Hej, cześć, witajcie ponownie w kolejnym odcinku z Need for Speeda Carbona. Dzisiaj będziemy sobie przechodzić, jak widzicie, Engie, czyli mam tutaj wyścig z szefem. Oczywiście pierwsza jakby część takiego pojedynku jest normalnie na trasie. To oczywiście jest Kempton w przypadku Engie, a potem oczywiście udamy się na kanion. Ale zanim to jakby zaczniemy, udamy się na jazdę dowolną i przejdziemy sobie do komisu, żeby zakupić sobie nowy samochód. Czyli coś, myślę, na co większość z Was czekała dość mocno, zresztą ja też. Zobaczymy sobie, jakie fajne samochody mamy w tym momencie odblokowane. Mamy w garażu jeszcze, z tego co pamiętam, Mustanga, ale też mówiliście mi, żebym stringował Mercedesa, ponieważ do niego będę mieć sporo części odblokowanych. Dlatego weźmiemy sobie, podejrzewam, właśnie tego Merca. Co my tu jeszcze mamy? RX-8, Camaro oczywiście my mamy. No mamy tego Mustanga oczywiście, którego kupiliśmy sobie poprzednio, no i mam oczywiście CLK, którego kazaliście mi stuningować. Ja sobie już kupiłem go, najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, bo wartość była 45, a miałem 50 coś chyba, 59 miałem. Dobra, weźmy sobie, udajmy się do kryjówki z powrotem. No i stuningujmy tego Mercedesa jakoś, myślę, dość fajnie. Też spoko, że tego Sala mamy dość wcześnie, nie? To jest fajne, ponieważ możemy sobie ten autoskalp troszeczkę czasami porobić. Weźmy sobie może najpierw osiągi, zobaczmy, czy faktycznie mieliście rację. No i rację oczywiście, tak jak to często bywa, mieliście. Ktoś mi kazał wziąć silnik na moc, jednakże nie wiem, czy chcę to robić, ponieważ ja lubię, lubię, jak samochód dobrze przyspiesza. Dlatego weźmy sobie tutaj to takie w miarę, że tak powiem, zrównoważone. Lekko dajmy tego Merca na przyspieszenie. Zawieszenie oczywiście, pakiet profesjonalny. Ja lubię, jak auto jednak jest podsterowne, żeby ta dupa mu nie uciekała, aczkolwiek w przypadku Mercedesa może to być na tyle spoko, że zostawmy sobie na środku. Oczywiście nitro, pakiet wyścigowy, myślę, że też na środku będzie jak najbardziej spoko. Jestem przywiązany do marki NOS, także sobie z tej firmy weźmy to nitro. Pakiet uliczny oczywiście, opon i tutaj bym wziął trakcję, wiecie, weźmiemy sobie chyba trakcję ze względu na to, że jednak Mercedes ma napęd na tył i czasami może tą dupę nieco bardziej zarzucać, a w momencie, kiedy będą opony na trakcję, powinniśmy tego sobie uniknąć. Hamulce lekko naprzód bym dał, coś takiego, i do tego oczywiście sprężarka. Tylko w sumie byłem prawie przekonany, że sprężarkę żeśmy odblokowali w pakiecie profesjonalnym. Trochę mnie to dziwi, ale dobra, weźmy sobie ten pakiet uliczny. W takim razie i lekko może na wyższe obroty, żeby... No jednak jakby nie było, przeważnie używamy, jak jeździmy na skrzyni automatycznej, te wyższe obroty, dlatego też lepiej, żeby właśnie jakby nie było, sprężarka dawała więcej mocy na wyższych obrotach. Dobra, pakiet karoserii, tutaj mamy niestety słaby wybór, ponieważ mamy odblokowany tylko pierwszy. Ale ten pierwszy wygląda całkiem spoko i nawet nie wiem, czy nie wygląda najlepiej z tych wszystkich. Nie, całkiem spoko jest. Także w sumie dobrze, że mamy tylko pierwszy odblokowany. A co jest z tymi dachowymi? Aha, ja brałem dachowa, patrzyłem na maskę i czemu się nic nie zmieniało, what the fuck. Nie będziemy szpecić Mercedesa takimi rzeczami, myślę, że spoiler też sobie z tego zrezygnujemy. No i dobierzmy jeszcze jakieś fajne felgi, tutaj te 5ZR powinny być całkiem spoko. Weźmy sobie tryb foto na chwilkę. No i myślę, że całkiem fajnie pasują. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, czy Wam to również się podoba. Dobra, jeśli chodzi o takie różne rzeczy z rynku wtórnego, to myślę, że to byłoby na tyle. Tylko weźmy sobie może koszyk, zakupmy sobie to wszystko. No i oczywiście dodajmy sobie jeszcze jakiś fajny kolor. Jeśli chodzi o naklejki, to raczej też tutaj nie będę nic majstrował. Po prostu Mercedes ma to do siebie, czy to w Mustwanted, czy w karbonie, że najlepiej wygląda w miarę stokowo. I dlatego właśnie sobie zostaniemy przy w miarę stokowym tym Mercedesie. Kolor, szczerze mówiąc, nie wiem, jaki bym chciał. Na pewno fajnie by wyglądała jakaś czerwień, tylko teraz kwestia, jaka ta czerwień miałaby być. Zobaczmy sobie, jakie te czerwienie w ogóle są. Znaczy, te czerwienie, jeśli chodzi o metalik i tak samo pewnie błyszczące, no są takie dość mało wyraziste, nie? Zobaczmy biel jeszcze.
taka zabiała jakby, także też sobie raczej odpuścimy. Weźmy sobie może czarny kolor, myślę, że całkiem fajnie pasuje i bardzo pasuje mi się do tego koloru lakieru, kolor tej felgi, którą mamy w tym momencie, także tego sobie w tym momencie też raczej nie będę zmieniał. No i oczywiście standardowo ustawimy sobie prześwit na 100. Może bez przesady, może 75% będzie ok, tak, myślę, że 75% jest spoko. I do tego kolor szyb, jasna czerń, myślę, że wystarczy, bo ta ciemna czerń, w sensie ta głęboka jakby, no jest aż za czarna. W sensie fajnie by było, gdyby kolor był taki, jeśli chodzi o lakier samochodu, jak właśnie ta głęboka czerń w szybach, to by było dość spoko, bo taki by wyglądał, myślę, bardzo dobrze. No i dobra, przenieśmy się już na wyścig szefem, zobaczymy, czy uda nam się tą Angie pokonać. No i dobra, mamy wyścig z MG, spróbujmy perfekto, oczywiście się nie udało, ale i tak ten Mercedes, no co ona robi, what the fuck, ja myślałem, że ona od razu pojedzie tym skrótem, ale jednak, no dobra, nieważne. Trochę jednak bym, tak jeśli chodzi o start, to miałem do tego przyspieszenia w Mercedesie bardzo, bardzo dobrą opinię na samym początku, ale teraz wydaje mi się, że mogę tą skrzynię spokojnie na nieco lepsze przyspieszenie ustawić, bo troszeczkę mi się wydaje, że tego brakuje, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że ona jedzie muscle carem i trzeba tutaj brać pod uwagę właśnie, że muscle cary mają świetne przyspieszenie i wcale może nie być taki prosty wyścig, jak na początku myślałem. Choć myślę, że jeśli chodzi o kanion, to na pewno pójdzie nam dużo lepiej, ponieważ w kanionie mamy często bardzo trudne zakręty, no i ona z tym muscle carem może sobie faktycznie z nami nie dać rady, dlatego też podejrzewam, że tam nie powinno być większych problemów, że się rozwaliłem. No właśnie, także myślę, że na pewno w kanionie pójdzie nam zdecydowanie lepiej. Tutaj oczywiście jest to obszar Kempton. Kempton jest, a właściwie cechuje się tym, że ma bardzo wiele prostych, bardzo takich odcinków, gdzie to przyspieszenie i prędkość maksymalna się liczy. No i dlatego te muscle cary tutaj tak naprawdę królują na tym obszarze. No i nad tym w sumie zbyt długo się nie zastanowiłem. Tak widzicie, jak jest jakiś taki moment tego wyścigu, gdzie jest jakiś ciaśniejszy skręt, gdzieś trzeba bardziej tak technicznie pojechać, a nie na prędkość. Wow, co on tutaj zrobiła? What the fuck? Dobrze, że mnie to nie zatrzymało, bo byśmy mieli niezłą stratę do niej. No właśnie, gdzieś jest jakiś taki obszar bardziej techniczny, to ona automatycznie, w sensie Angie, zostaje w tyle. Natomiast no jak gdzieś trzeba to przyspieszenie wykorzystać, no to już jest duży problem. I powiem wam szczerze, że jednak nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ustawiając tego Mercedesa na trakcję. Nie wiem, czy to był dobry pomysł i nie wiem, czy nie powinienem zostawić tego paska na samym środku. Bo czasami faktycznie tego skrętu przez tą trakcję brakuje i trzeba, o tak, w tym momencie. Mi się wydaje, że tutaj taki Mercedes powinien to przejechać z gazem w podłodze. A jak sami widzieliście, musiałem odjąć i to całkiem sporo. W ogóle, fuck, jak ona dobrze jedzie czasami. A czy w sensie, no jak są proste, to dobrze przyspiesza, to miałem na myśli. No może być ciężko, może być naprawdę ciężko. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak. No i faktycznie teraz myślę, czy Camaro SS nie byłby lepszym wyborem tutaj na trasę z Angie. Jeszcze nie mam nitra. No będę się musiał zaraz pomóc chyba spowalniaczem, bo bez tego raczej mogę nie dać sobie rady. W ogóle ten CLK 500 ma, jak sama nazwa wskazuje, silnik 5.0, także nie wiem w sumie, czy jest sens tutaj montować tak, jak właśnie sobie montowaliśmy. Oczywiście w grze ma to sens, tak? Ale czy ma również sens to w prawdziwym życiu montować to jakiś inny silnik? No bo ten silnik 5.0, to podejrzewam, że jest, no, rakieta, tak? Także jeśli chodzi o prawdziwe życie, no to nie wiem, czy do końca ma to jakikolwiek sens. Pojedziemy sobie za chwilę, to już przegrałem. Pojedziemy sobie jeszcze za chwilę skrótem, mam nadzieję, że ona nim nie pojedzie. No i ewentualnie wtedy może uda się... O, teraz dobrze, teraz sobie spowalniacz wziąć. No nie, fuck.
Weźmy sobie, patrzmy nieco do tyłu, będziemy ją najwyżej lekko blokować. No fuck, Angie, no proszę cię, no. Pojedziemy sobie za chwilę tym skrótem, ale tutaj raczej szans nie ma, tym bardziej, że ona też nie pojechała. No to powiem wam szczerze, że nie wiem, czy faktycznie nie byłaby lepsza opcja wziąć sobie tego Camaro SS. Niestety. No to ja oczywiście spróbuję sobie ten wyścig jeszcze raz przejechać, powtórzyć i wygrać. No ale jeżeli się nie uda, to zmienimy sobie samochód na Camaro i wtedy spróbujemy ją pokonać. No i tym razem jest spora szansa, żeby wygrać, chociaż widzę, że mocno mnie Angie podgoniła w tym momencie. Pojedziemy sobie skrótem, mam jeszcze całe nitro w zapasie, także raczej powinno się udać. No, chociaż powiem wam szczerze, ten wyścig znowu był bardzo ciężki i jeszcze go nie wygrałem w dodatku. No nie, bez jaj. Już się bałem, że nie wyprzedzi, już się bałem, ale jednak jakoś tam się udało. Zobaczymy jak w tym kanionie, bo szczerze powiem, teraz tak pojechałem sobie ten wyścig z Angie i tak stwierdziłem, że wcale ten Mercedes nie ma takiego dobrego trzymania się drogi, jak mogłoby to się na początku mi wydawać. I boję się właśnie, że przez to, że wziąłem sobie te opony na trakcję, to przez to też może być dość ciężko wbrew pozorom, bo lepiej by się to auto spisywało moim zdaniem, gdyby jednak to wszystko było wypośrodkowane, a tak to no może być różnie. No i dobra, wszystko wiemy już. No jestem ciekaw, czy nie będę musiał za chwilę wziąć Camaro SS i jechać tego wyścigu poprzedniego jeszcze raz i tego kanionu jeszcze raz. Bardzo mnie to ciekawi w sumie. No mam nadzieję, że tak nie będzie, naprawdę, bo... No boję się i mam duże wątpliwości co do tego samochodu, czyli Mercedesa CLK 500. No zobaczymy. Zobaczymy. No to let's go, 3, 2, 1, no i zobaczymy. Znaczy, jeśli chodzi o jej wyprzedzenie, to może być ciężko, naprawdę w to raczej bym nie wierzył. Bardziej myślę, że ten wyścig rozstrzygnie się jednak w dwóch zjazdach, a nie tylko w jednym. No i miejmy nadzieję, że będzie to oczywiście na naszą korzyść, chociaż powiem wam szczerze, jeśli chodzi o te zakręty, no to tutaj Mercedes sobie daje radę nawet. Więc może jak będzie jakaś taka trudniejsza sekcja, to uda się gdzieś tam podgonić i wyprzedzić, zobaczymy. Chociaż w sumie Angie, biorąc pod uwagę to, że jedzie w muscle carze, to nie wiem, czy brałaby sobie taką trasę, która byłaby jakoś tam mega ciężka technicznie. Podejrzewam, że jest tutaj raczej wzięta trasa, która... No właśnie, ten Mercedes, powiem wam szczerze, że oj, będzie ciężko i naprawdę chyba żałuję. Ej, w ogóle czemu? What the fuck? Wziąłem wyjście do jazdy dowolnej. Dobra, biorę Camaro, bo to nie ma sensu. W Camaro będzie na stówę o niebo lepiej. No powiem wam szczerze, że Camaro zupełnie inna bajka, dużo lepiej tym samochodem jedzie, chociaż Angie naprawdę no trzyma się bardzo blisko, tak? I to nie był naprawdę łatwy wyścig, chociaż już w tym momencie raczej oczywiście wygram. To naprawdę no był wyścig ogólnie rzecz biorąc bardzo ciężki i zawsze ta Angie faktycznie blisko się nie trzymała. Praktycznie na każdym zakręcie. No ale jestem bardziej ciekaw właśnie kanionem, czy pójdzie lepiej niż w Mercedesie, czy będzie równie słabo. Chociaż powiem wam szczerze, że moim zdaniem Camaro w tym momencie ma dużo lepsze prowadzenie od Mercedesa. No co zdziwiło mnie dość mocno, bo jednak wydawało mi się, że Mercedes CLK powinien mieć to prowadzenie właściwie dużo lepsze. No okazuje się, że nie wiem, albo tak fajnie tego Camaro jakoś tam ustawiłem w opcjach, albo po prostu Camaro to prowadzenie ma dużo lepsze i tyle. Dobra, zobaczymy jak w tym kanionie pójdzie, czy faktycznie uda mi się z Angie wygrać. Mam skrzynię biegów lekko ustawioną, a właściwie raczej dość mocno ustawioną na przyspieszenie, dlatego też myślę, że jak z jakiegoś zakrętu uda mi się dość fajnie wyjść, to możliwe, że nawet i uda nam się ją wyprzedzić, chociaż oczywiście to jest takie założenie bardzo optymistyczne. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dwa zjazdy, gdyby do takich doszło, gdyby nie udało mi się jej wyprzedzić,
No to i tak wydaje mi się, że uda mi się to dość łatwo wygrać, ponieważ tak jak mówię, no... Tylko właśnie za kolizję dostaje się minus 5000 punktów, muszę uważać z tym. I atakować tylko w takich momentach, gdzie jestem przekonany, że ją wyprzedzę. Wydaje mi się, że w dwóch zjazdach pójdzie z nią dość gładko i nie powinno tutaj być zbyt dużych problemów. Może nawet uda mi się za chwilę wyprzedzić, jak dobrze pójdzie, zobaczymy. No już w sumie 60%, także nie będzie jej już nawet zbytnio gdzie wyprzedzić. Ten wyścig właśnie UNG w tym kanionie jest bardzo krótki, dlatego też trzeba się mega skupić, żeby praktycznie każdy jego metr jechać bardzo dobrze. Żeby ta UNG gdzieś tam nas tyle nie zostawiła. Żeby strata punktów nie była za duża, chociaż teraz pojechałem dość słabo. Znaczy ogólnie wydaje mi się, że chyba tych punktów zbyt dużo nie uzbierałem, nie? I wcale tak łatwo, jak mi się wydaje, aż być nie będzie. No zobaczymy za chwilę. Mamy 155 tysięcy punktów, czyli tam jak będziemy w połowie, to około 80 tysięcy jeszcze powinno mi zostać. Zobaczymy sobie to. Po 25% 40 tysięcy. No i tak mniej więcej to procentowo sobie ma wyglądać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pierwszym takim właśnie dla mnie checkpointem, ja sobie właśnie w ten sposób zawsze to wszystko sprawdzam, czy idzie mi w miarę spoko. Pierwszym właśnie takim checkpointem będzie 25%, zobaczymy sobie, czy zostanie nam ponad 40 tysięcy, w sensie 120 ponad. No i zostało, także... Także wydaje mi się, że wbrew pozorom uzbierałem tych punktów całkiem sporo, mimo tej kolizji na początku, która zabrała mi aż 5000 punktów. To i tak w miarę spokojnie raczej powinniśmy sobie NG, jak widzicie, zresztą sami pokonać. Mamy połowę wyścigu już praktycznie, połowę zjazdu, a mamy ponad 100 tysięcy punktów, więc raczej jak tutaj nie wypadnę, ani żadnego głupiego błędu nie popełnię, żeby mogła mnie wyprzedzić, to raczej powinniśmy ten wyścig gładko sobie wygrać. Tak jak było w sumie, jakbym dalej próbował ją pokonać w tym Mercedesie tutaj w kanionie, no to podejrzewam, że jeszcze z 5 razy mi się pomęczył, bo naprawdę Mercedes miał fatalne prowadzenie i mam tu na myśli takie prowadzenie pod kątem stricte zakrętu, w sensie miał bardzo słabą skrętność i to jakby go wykluczało tutaj z tego kanionu, mimo że nie jest on jakiś może taki bardzo techniczny w sumie, nie, bo jednak te proste przeważają, no i głównie tutaj funkcjonuje przyspieszenie i prędkość maksymalna. Dobra, zobaczymy sobie, co w ogóle wygrałem od niej. Bo tutaj chyba też jakieś tam punkty, w sensie jakieś karty wybierało od naszych pokonanych rywali. No właśnie, mamy dwie karty. Unikane ulepszenie części, okej, tylko tutaj... Ani tutaj nie ma jakichś specjalnych części do tuningu osiągów, a to na tym by mi głównie zależało. Weźmy sobie w takim razie jakieś tam dwa te znaczniki ze znakiem zapytania, te dwie karty ze znakiem zapytania właściwie. No i mamy samochód, okej. Samochód sobie tak sprzedamy, bo jakoś tego wozu NG zbytnio nie lubię, nie przepadam. No i zobaczmy jeszcze jedną. No okej, konfiskaty raczej nam się nie przydadzą, bo tutaj zbytnio jakichś pościgów policyjnych nie zamierzam brać. A, Samson, no właśnie. Okej. Czyli w tym momencie będziemy mogli do naszej ekipy przyjąć sobie kolejnego członka, czyli całkiem spoko. Tak teraz patrzę, czy mi zaraz kamerka nie padnie. Bardzo możliwe, za chwilę to się stanie. No ale może do końca tego odcinka jeszcze wytrzyma. Zobaczymy sobie tego Samsona. No fuck, myślałem, że trzeba będzie prosto jechać, a jednak trzeba było skręcić. Dobra, dojadę sobie szybko na miejsce. Zobaczymy tą kastenkę z Samsonem, no i będziemy powoli ten odcinek kończyć. No i dobra, dojeżdżamy sobie do Samsona, tutaj w lewo skręcimy i za chwilę już powinniśmy go ujrzeć. What?
przecież jechałem najszybciej jak potrafiłem. Chyba, że gdzieś źle skręciłem. Dobra, nieważne. Mamy Samsona. Zobaczmy. O, chyba walnąłem w mikrofon. Mogliście to odczuć. You're gonna need some help in order to do that. It's just the race. That night you took off, there was something seriously out of whack. I was there too. I showed up at the line just to check things out. Everyone was talking about you. Then the 5-0 were everywhere. Then I see the alleys clear. He lets you go, then shuts it up. And the guy driving, he's got a badge on his belt. Bottom line is, the Heat had an agenda, and you took the fall. That's all there is to it. Thing is, I can see him coming a mile away. Not only will I block him in, but I can mix it up with him too. No dobra, czyli mamy Samsona w naszej ekipie. No jeszcze oczywiście filmik. Myślę, że jednak zostawię sobie oczywiście jako pomocnika Neville'a, bo bardziej by mi zależało na drafterze, a drafterem Samson niestety nie jest. No dobra, mniejsza o to. Mam nadzieję oczywiście, że odcinek wam się spodobał, że zostawicie ocenę pod filmem. No i zobaczymy się już niebawem w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!